Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w moim kolejnym odcinku. Dzisiaj znajdujemy się właśnie w miejscowości Skępe, gdzie przyjechaliśmy na mój kolejny koncert. Dzisiaj postaramy się Wam pokazać jak zwykle naszą próbę, nasz koncert oraz wszystko to, co dzieje się w mojej ekipie podczas takich koncertów. Ale oprócz tego znajdziecie wiele innych fajnych, mam nadzieję, ciekawych dla Was rzeczy, także oglądajcie! Zawsze. Kuba potrzebuje ewidentnie czułości jakiejś. O. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego kolor na mojej głowie wygląda jak kolor czarny. Otóż od razu Wam powiem całą genezę tej sytuacji. Byłam u mojej fryzjerki Gabi nieco przyciemnić sobie włosy. Jak pamiętacie, miałam je dosyć jasne, były jasnym brązem, a wychodząc od Gabi stały się czarne. No niestety jestem totalnie załamana, próbowałam je myć kilka razy, nic nie pomogło, dlatego za kilka dni jestem umówiona na rozjaśnianie tych włosów, ponieważ okropnie czuję się w tak ciemnym kolorze, więc Wy postarajcie się nie zwracać nawet na to uwagi, bo wiem, że jest źle. Obiecuję, że będzie lepiej, mam taką szczerą nadzieję. Co zrobiłeś? Nic nie zrobiłem. Działa. Święto, tradycji, życie, rodziny, Jezus. Masz tylko jeden. Zamek. To są tradycje prezentowane przez Polskę chyba. Tutaj krzewy, doliny, zamki, ptactwo, Jezus. Albo nie. I kozioł. Dokładnie zobaczyć mój czarny kolor włosów. Ja nie mogę się na siebie patrzeć. Właśnie idę pod prysznic, będę próbowała je wymyć 100 razy. Może jakkolwiek ten kolor mi zejdzie. Już nie mogę się doczekać, aż je rozjaśnimy. No ale sami możecie zobaczyć, że nie jest dobrze. Pokazywałam Wam ostatnio na Snapie Honka Biedronka produkty z Body Boom, które sobie zamówiłam i dzisiaj na koncert wzięłam tą mini saszetkę peelingu kawowego. Ja dzisiaj będę pierwszy raz testować ten peeling, właśnie uciekam pod prysznic, będę szykować się na koncert i również wzięłam olej kokosowy, którym później będę sobie smarować nogi razem z bronzerem, żeby ładnie wyglądały do sukienki. Zanim wejdę pod prysznic, to pokażę Wam jeszcze produkty, z których ja korzystam na co dzień i możecie się zainspirować, jeśli również lubicie tego typu rzeczy. Ja kocham produkty do włosów i wiele razy o tym wspominam, dlatego też ostatnio dowiedziałam się o takim genialnym szamponie z Vichy. To jest Neogenic Dercos. On jest na zagęszczenie włosów, przeciwdziała również wypadaniu włosów i ja mam ampułki. Pokazywałam Wam też na Snapie, ale może tutaj ktoś zobaczy. Poza tym ja kocham produkty z Kevina Murphy'ego, mam bardzo dużo zestawów. Akurat teraz przypadkowo wzięłam odżywkę nawilżającą. Jest bardzo fajna, super się u mnie te kosmetyki sprawdzają, więc serdecznie polecam Wam tę markę. Kolejny produkt genialnie nawilża włosy.
Bardzo, bardzo go Wam polecam. Ja używam go 3-4 kropelki po każdym myciu, wcierając w mokre włosy. I jeszcze jeden produkt, który sprawdza się idealnie u dziewczyn, które mają przerzedzoną koronę głowy. Ja sypię sobie taki proszek na przedziałek i on zakrywa mi wszystkie prześwity. On jest w kolorze moich włosów, w kolorze nasady, bo jest ciemniejsza niż cała reszta. To jest kolor ciemny brąz. A w międzyczasie ja Was odeślę do mojej notki na honorata@skarbek.com, gdzie powstał taki fajny post dzięki Wam również i Waszym sposobom. Skuteczne sposoby na zagęszczenie włosów. Sprawdzajcie, czytajcie i dzielcie się również swoimi sposobami. Zobaczcie, tak wygląda ten peeling. Nie wiem, czy miałyście okazję już korzystać z niego, ale ciało naprawdę jest super gładkie i fenomenalnie pachnie, bo ja mam akurat zapach kokosowy. Jeśli dziewczyny chciałybyście skorzystać, to w podpisie filmu macie mój kod rabatowy, który obowiązuje tylko przez 7 dni, gdzie możecie robić zakupy na stronie BodyBoom, zamawiając sobie te peelingi kawowe bądź inne specyfiki, jak na przykład olej kokosowy. Także jeśli macie zamiar robić zakupy, to róbcie je w ciągu 7 dni od dodania tego filmu, używając mój kod rabatowy, który jest w podpisie, i dawajcie znać, jak Wam się sprawdziły te produkty. Muszę Wam przyznać, że mamy jakiegoś pecha, ponieważ każdy koncert w tym sezonie graliśmy właśnie w takich warunkach atmosferycznych. Za każdym razem była ulewa. Na szczęście, kiedy wchodziliśmy na scenę, deszcz przestawał padać i mam nadzieję, że dzisiaj też tak będzie, bo nie ma nic gorszego niż grać koncert w takich warunkach. Tak się prezentuje moja dzisiejsza sukienka. Nie wiem, czy na te warunki atmosferyczne jest to odpowiednia kreacja, ale jakoś to zniosę. Mam do tego takie buciki z takimi perukami i ta sukienka ma taką świetną podszewkę pod spodem. To jest ze sklepu Selfie Room, bo pewnie będziecie pytać. Buty są z Dizzy, a pasek jest z... nie pamiętam. O, modelka, która była na scenie. No. I jakby ktoś tam stał, to mogłoby kogoś po prostu, wiesz, zabić, tak? Okej. Okay. Bo było za dużo wody. Dlatego tą wodę zaczęli odpompowywać z dachu. No i gramy jak tylko i wyłącznie wtedy, jak będą warunki takie, że można wejść na scenę, że nie będzie się innego wiatru, że nic się nie stanie, tak? Czyli... Po naszej próbie, jak widzieliście, pokazywałam Wam wcześniej, zerwała się przeogromna ulewa, która przy okazji zerwała całe rusztowanie sceny i najprawdopodobniej na tamtą chwilę koncert zostałby odwołany, ale na szczęście po czasie sytuacja została w miarę zażegnana, po prostu scena zostanie założona raz jeszcze. No, oczywiście nie dopuścilibyśmy do tego, żeby wejść na scenę, na której przebywanie zagrażałoby utratą naszego zdrowia lub życia, bo wyobraźcie sobie, że taki jeden stelaż, który spada na scenę, waży kilkaset kilogramów, więc jeśli ktokolwiek z nas zostałby tym uderzony, no nawet nie chcę myśleć, jakby się to skończyło. Natomiast jest to taka pierwsza sytuacja w moim życiu. Mam nadzieję, że wszystko skończy się dobrze i że uda nam się zagrać ten koncert. No co będzie dalej, to zobaczycie, ale trzymajcie kciuki. Będzie, ale muszą całą scenę ściągać na dół, spinać ją od początku. Pan sprawdzi, że jest w porządku, dadzą do góry i wtedy wejdziesz. Aha, no to w każdym razie. No ale generalnie wszystko jest na mega spinie. Takie będzie jeżdżenie co 20 minut, czy to przyjechało, czy tamto, czy dowiezione, czy rusztowanie. Jeszcze boją się o swoje życie. Kochani, my jednak zagramy koncert, także robię ostatnie tutaj poprawki i wchodzimy na scenę. Mam nadzieję, że uda się to wykonać bez żadnych większych zgrzytów i jak zwykle będziemy fajnie się bawić super publicznością. Dzisiaj nawet mam pod kolor moją butelkę Daphne, którą cały czas używam na siłowni, na koncertach i na co dzień, także słuchajcie, na maksa się u mnie sprawdziła. Wiem, że u Was tak samo, bo pisaliście mi, że również sobie je pozamawialiście, więc bardzo mnie to cieszy, że lubicie te same produkty, których ja używam na co dzień. Jadę tym zakazem, którym jechałyśmy dzisiaj. No. Idzie bardzo pijany facet i z daleka już krzyczy: gdzie jedziesz, ty śmieciu? Ty głupia suko! Ale zagadałaś mu coś? No nie, nawet nie byłam w stanie, no bo co? Aha, pojechać dalej. No. No tak, no bo co? Nie ma co wchodzić w dyskusję. Także... Kuba, co masz na twarzy? Znaczy na głowie. Na głowie mam. W sumie twoja twarz łączy się razem z głową, bo nie masz włosów. Thank you.
bardzo, bardzo ważne jest to, aby chcąc zmienić świat, zacząć od samych siebie. Jeśli chcemy zmienić inny, to sami zaczniemy żywić się dobrą energią. Ale się powiesz głowy i powiesz się.